Adaś pojedzie pierwszy, to nam wytyczy drogę dobrze. Pójdzie tam dobrze, powyrywa nam trochę, trochę nam przerobi drogę, nie? Nie, zawsze łatwiej. A my już tylko po jego śladach, to już bez problemu. Jeździ po całej województwie. Rozpiera go energia. Trudno za nim nadążyć. Ale mam oko czerwone, kurna, onek. Czekamy jeszcze na Szymka, bo też tam dobrze obraca. Aha. Jeszcze bym tylko zrobił jedną małą kosmetyczną rzecz, bym zapiął sobie kask. No, na rowerkach se ludzie przyjechali. No to siup, jak to mówią. Wąska ścieżka, to tu ostrożnie, żeby się w to błoto nie zesiżnąć. Kolejne pomosty. Aha, w lewo pod górkę i w prawo coś jest. No tam było, że nie po schodach, nie? No bo tam zobacz, jakie tam ten podjazd jest po tych schodach. Jak ty pojechałeś? W prawo. Bo tam są schody w lewo, nie? Zobaczcie, ale tam jest stromo dosyć. Nie, to chyba tam, gdzie ty jedziesz. Bo tam są te schodki, no. O ja... O, tu jest dobrze, ty! Co tam? No, zobacz! Aha, drzewko! To? Drzewko. Nie jedźcie tutaj. Nie jest dobrze? Nie. Tu jest koniec. No, z malinki puściła, czy tam trzeba pod tą górę cholerną? Że tam po prostu chciała, żebyśmy jechali. Co? Ja to już jestem na tym polu, tu u góry, po tych haszczach jeżdżę. No widzę właśnie. Tylko gdzie tam jest wyjazd? Trochę nas babka puściła. No. Mać. Co tam się dzieje? No nic, krzywo przejechałem. Aha, ale trzymasz się? Jeszcze tak. Ale zawrotkę robisz, nie? No nie mam tu za bardzo gdzie, powiem ci szczerze. Trzeba cię tam poratować? Mamy iść do ciebie? No tak, może chociaż kapkę. Trzeba się tu gdzieś zatrzymać, ale gdzie? A jak my potem wrócimy pod górkę? Normalnie, no jak? No jak? No podjedzie się. Tak, podjedzie. O ja... Czekaj, Adaś, już do ciebie idziemy. Tu jest tak bardziej na drodze, żeby była stopka. O, szkoda, że to nie jakiś rower czy coś. No, byś przestawił w miejscu. Odkręcaj, odkręcaj. Byśmy w drugie krzaki nie pojechali. Wyrównajmy go tu ścieżką. Tu zawrócisz. Tu do dołu i do góry. Czyli skręci tam dupą. Nie przewróci się. Skręć tak kierownicę i dawaj. Spokojnie. Jak na wojnie, ja tu mam hamulec pod ręką. No i tu już siadaj na ten. Siadaj, odpalaj. W lewo. Pójdzie. Dobra, chodź Szymek, zobaczymy te schody, o których ona mówiła, bo coś czy tam się da w ogóle jakoś objechać to, bo... Odważnie coś powiedział. Czekaj, jakbyśmy tu jechali... Aha, czyli to jest tylko to po prostu. I tą ścieżką, no... No nie wiem, czy tu podjedziecie. Pytanie, czy jest gdzie jechać na górę? No, średnio to wygląda. I tam jest dojazd do drogi. Ja jechałem tutaj, tędy już, to bym tu dojechał. Wracamy do babki. No tu by trzeba było pod to, Adaś, podjechać. Okay. Mógłbyś się tu namęczyć trochę. A tam nie jest za stromo? Nie podjedziemy w ogóle? Jedziemy. Nie, tam to tak. To nie było złe. Aha. Nie wygląda to skrofo. Wjedziesz, wjedziesz, jedź równiutko. To nie jest jakiś stromy podjazd. No jest łagodnie. No może i tak. Poczekaj, poczekaj, Szymek. Niech Adam dojedzie do nas tutaj. Jesteś? Ale to proste, ty jadę jeszcze raz. Fajne tą wodę mają. Dobrze ją tutaj kurna obsiedli wszyscy, nie? No ale tak totalnie.
Gdyby nie kobiety tutaj, to nie ma gdzie palca włożyć tak ciasno. No kurna, nie no naprawdę, więcej czasu trzeba tutaj po piachu polatać tym. Ale to jak coś, to nie dzwoń to. Weź, do domu już. O, znowu asfalt, Boże jak cudownie. Teraz docenisz na asfalcie jak się jeździ. No co, to wczoraj wam bardzo dupy zmoczyło. No lało, no co tu gadaj, no cały dzień lało na głowę, no to po prostu trzeba to zaakceptować i jechać się dalej, no co. Kotek? Kotek po lewo. Taki trochę przymulony. O kurwa se idzie ty. Kuski. A to byliśmy przecież w Kuskach kiedyś. No tak, od drugiej strony chyba jakoś. Właśnie, Kuski to znajoma miejscowość. Ale się tym frunie po tym głównie całym. Fajnie, fajnie. Może być. Zawsze się trzeba na pociąg wydać. To jest niesamowite, ile ludzi, właściwie niesamowite to jest złe słowo. To jest straszne, ile ludzi ginie na przejeździe kolejowym, nie? No nie no, wiesz dokładnie gdzie ten pociąg jedzie, tak? I wystarczy tylko się jakoś upewnić, no. Zwłaszcza, że jeszcze te żewe po Polsce to nie jeżdżą. Tato, jestem głodny. No coś trzeba tak, coś trzeba będzie pomyśleć. Szymuś, wkalkuluj tam gdzieś w następne przystanki jakieś miasto z jakimś dobrym jedzonkiem. W Ślesinie sobie coś możemy podjeść. Tutaj tak, tu w prawo zajedźmy na parking. O, tu grillem jakimś. To jadę tu do was na stanowisko i... Jezus Maria, ty fani twoi chyba. To jest dobra pizzeria, pizzeria Oaza 2.9. O. Sranie i salmonella gratis jest? Pizzeria K2, 4.2. K2 no to sieciówka, no to zawsze jest dobra pizza. 8,5 km stąd. No dobrze, no daleko nie. Trochę daleko. K2, tak? Proszę bardzo. K2. Szybka decyzja, nie rozjechać mnie, bo za wami stoję. O, kobitka tam lodziki robiła w okienku. W okienku robi lodziki? No. Pociągiecie. Już Adaś jedzie, pizza stygnie. A, już ma w głowie, już składniki dobiera. Wyczastałeś sobie jakiegoś fatałaszka kufrem. Ale to nie szkodzi, nic się nie dzieje. Staniczek. No, nie dałoby rady, nie dało. Ale dostałem nagrodę. Robala? Tak. Centralnie na mordę. No, było jechać tak? Było tak? No, było tak robić? Co się, znowu się zgubiłeś? Tak, to gdzieś tu jest. Pum, 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 pum. Tak, czasem się mówi, że jest piach na asfalcie, a tu jest kurde... Właściwie, no właśnie, tu jest odwrotnie. Tu jest tyle piachu, że asfaltu to nie ma w ogóle. No jak jest 4-2, no to może się nie otrujemy, no. O, K2, jedzie pizzę zawieźć, widziałeś? Aha. No to gdzie on, skąd on pojechał? Jest tu po prawej. Aha, i tu se stoi. Pod same drzwi najlepiej. Pod piec. No dobra, może tu być. W porządku, będziemy siedzieć i widzieć sobie ten, to nawet fajnie. O kurna, zobacz tą BMW-kę. Niedobrze. Uła, zderzak zdjął. Gościu tam zderzak zdjął, widziałeś w tej BMW-ce? Nie widziałem właśnie. Ja mu pomachałem głową, on się spojrzał, mówił, o kurde, zaczął cofać, ja tam... O, no to pojechał też. Zdrówko, krówko. Stacja paliw. Dobra. Ja to ci powiem, że nawet bym podlał chyba, trzy kreski mi zjadł, jak już będziemy na CP, nie?
porządku. To tu najadę. I... Czyli co, ja teraz stawiam, tak? Tak. Dobra. Bo jak pojedziemy gdzieś na te, żebyś nie stękał. Bo żebyś wody z rzeki nie pił. Bo wiesz jak tam. Nie będzie? A, już nie będzie. A, to dobrze. To dobrze, wiesz, bo to... Ja to, jeżeli o mnie chodzi, to nie. Nie wiem, no tak wybierasz dzisiaj te drogi, Adam, nie wiem, no nie chciałem ci nic mówić, ale no, wiesz co, opamiętaj się, no. Czy jedziemy w stronę deszczu teraz, a? Nie. Gonimy deszcz. Przeciwną jedziemy. Łowcy kropel. A ty? Nie. Zobacz, jaki ma fajny komunikat. General failure. Bak mam zamknięty. Kill switch, czekaj, muszę go zrestartować. Nie będę z General Ferrier jechał chyba, nie? Zgasło? Znikło. No ciekawe. A KTM. Ty Szymek, jakie to było to słowo, co nie mogłem ostatnio tak powiedzieć? Przekarykaturyzowane. Adam, powiedz to słowo. Przekarykaturyzowany. O jebany. O, zjedziemy tu, uwaga. Oż ty w mordę. No i widziałeś, ja też tak umiem. Zgłoś się do najbliższego serwisu, ty. Najbliższy szrot. Tędy, na wagę. Jedź na wagę, zgaś go, postaw na stopce i naprawdę. Kostkę. Następny. Cześć, babka. No dobra, jedź ta jakoś, co ja mam was na traktorze was poganiać? Oj tak, po jedzeniu i tankowaniu to jest inna para kalorii. Pięknie, no. To jest tak, jakbyś dopiero co wyszedł na motocykl z powrotem, nie? Nie, idealnie. Super uczucie. A jaka fajna kłoda. Gościu na bosaka. Bo jaki czasowicie. Wycieraczkę wytrzę i na kanapę. I do łóżka, myk. No, stalej w pościel. A co ty dzisiaj, Piotruś, przezroczysty wizjerek przyodziałeś? Ja mam piękne, seksowne oczy, to dobrze wyglądam też przezroczysty. No tak, tak, tak. Ale to mama ci tak mówiła. Tak, twoja. O Jezus. Oj, dzieciaki, dzieciaki. Co my teraz mamy? Wiesz co, to jest to po lewej tutaj, ale widzę, że tutaj już coś, furtka rozpieprzona, ale... Monitoring, wszystko. A co to miał być, ten dworek, tak? Tak. Zawania się. Tam nie są okna plastiki już powsadzane? Tak mi wygląda to. No to robimy nawrotę. Ale jojca. A. Jedziemy. O kurna. O, to się nie opłacało gaść. Kurna, no jaki on jest szybki ten nasz przewodnik dzisiaj, ja pierdolę. Furtka sama była i nic dookoła. Ziemniaki młode tu są w prawo. No dobra, ale tam się nie wpychaj przed nich, bo to nie elegancko na promie. Nie. Kultura promowa wymaga tego, żeby była kolejność zachowana. No. A powiedz mi taką rzecz. Nie pamiętam. No właśnie. Tamtego. Ja nie mam drobnych w ogóle. O, tablice też im tu pozrywało, zobacz. Aha. Gdzieś? Upnęło gdzieś, tam dom wyłupało. Dzień dobry. Dobry. Tutaj czy tam wzdłuż? No jak chcemy. Tu już stanę, nie będziemy ich na promie wyprzedzać. Nie można. Filtrowanie na promie, Adam. Ty, a tu jest jakaś informacja. Turysto. Nie buduj płotów. A, to jest to, co babka mówiła, zobacz. Płotów, pomostów, toalet, nie stawiaj barakowozów, przyczep, namiotów, nie zmieniaj rolniczego. Aha. A to dosyć duże, powiedziałbym, że takie są dosyć, dosyć mocno newralgiczne te rzeczy, no. Nie buduj toalet, więc już jesteś ugotowany. Nie stawiaj przyczep, namiotów. Ale to tu chyba nad wodą czy coś? Przecież na działce u siebie to co ci ma gościu powiedzieć? Oh Lord, don't bring me down. I've done some nasty things today. Smoke my last cigarette. I bet I'm sure I burn myself to death. Regrets are hanging heavy on my chest. I've seen the evil things they breed in dreams. Tu fajnie sobie tak stanąć, a to teraz tak na nodze i poszło i przez te wszystkie młynki, o Jezus. No tak, coś to ja rozumiem.
Ekstra jest, ekstra jest. Babka całkiem fajna, nie? O, no. Ładna z twarzy kobitka, starsza taka trochę, ale kurna olek. Tak jakby się dziewczyny starzały, to nie? No i fajno. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. No i miło, ekstra. Prosto, prosto. Jaki mamy teraz? Jeszcze nie koło, nie? Jeszcze coś tam masz chyba? No jeszcze parę punkcików jest. Teraz Licheń. O Jezu, no to się wymodlimy, pomodlimy się o rozum. No pieniądze teraz, bo na rozum to już za późno. No dobra, Szymuś, może daj im tam troszkę znać, że już byśmy jechali, nie? Bo to za wirtualne rzeczy. Bo to przecież troszkę można pojechać, no o, widzieć jak pani wasze fajnie, o, ten też Cincinnati, no, cin. No i dobra, no. My nie jesteśmy tym ciągnikiem rolniczym, żebyśmy tak jechali jak oni, no. O, tu co się odbywa? Jakieś skupienie chyba. Ziomuś, co ty robisz tym samochodem? Ktoś mi to może wyjaśnić, co to jest za zjawisko? Ja nie wiem. Trzeba jak najszybciej się tego... No już zaraz, jak się zakręt zrobi, to go przewinę, no. A może tryb awaryjny jest jakiś w tym samochodzie? Tak, ma tryb awaryjny odkąd się... W mózgu! Ziomuś. Siku ci się włączyła? No troszkę tak mnie coś przycisnęło. Ja się chyba, wiesz, wczoraj trochę podziębiłem i tak mnie trochę... A, sikawkę przeziębiłeś? To gdzieś ją machał? No mogłem coś tam, wiesz, mogłem się tam coś nalać do sikawy. U, jaki fajny wjazd ten, w czarną D. O kurwa, co to jest, soku? Widziałeś, jaki byczek fajny? Zobacz, tak, poluje. Czy kaczka? O, zobaczcie, co tu stoi, kurna. O kurna, ty tutaj, to już wiem, gdzie go po pijaku zaparkowałem, ej. 9103. To jest chyba MIG, nie? No MIG, no wygląda jak MIG, ja się tam nie znam na samolotach, ale... Ja też specjalnie nie. Wygląda trochę jak MIG. Co byś powiedziała, daś MIG? No pole. No bez wątpienia ruski. Bo ma ruskie opisy. Polskie też ma. Zobacz na tym działku, co masz z prawej strony. Masz na czerwono polskie napisy. Tak, tak. On miał zdjęcie z samolocikiem. Nie mam jeszcze takiego nigdzie. Z boku chcę, no jak? Samolot. Będę pokażę, że tu jest, jakby ktoś nie wiedział. No jedź pan. Jedź pan stąd. Coś pan, jedź pan stąd. O, patrz tu jak ładnie. O? Uroczo. Kanał. A to nie są czasem te kanały już przy tym, w stronę Lichenia blisko, co jest? Idziemy koło tego kanału. No właśnie, przewóz, no. Tam jest wędeczka w tym. Obcy byli na wędkach. O kurna. Kurna chyba pękło. Jednego hamburgera za dużo ktoś na strychu zjadł i się zarwało. Wiesz, Adam, tu jest miejscowość, która się nazywa Chujki. A? No. I chcieliśmy fotkę sobie strzelić przy tablicy. Szukaliśmy, ale już było, wiesz, 22 chyba, było ciemno jak w dupie tam na tej wsi. Nie udało nam się znaleźć tej tablicy w ogóle. Uwaga, kolizje z łosiami. Ty widziałeś to? Nie. Poniżej stówki, jak są łosie. Poniżej stówki, no to za ci da. K***a, krócej będę leciał. Kieluch tu nawalone po krzokach. Nie czekacie na mnie w ogóle? Cześć chłopaki. Wiesz co ci powiem? Szyna się wygięła tutaj, wykoleiś. Co mi powiesz? Mikrofon masz za kaskiem, misiu pysiu. A dzieciaki biegają jakieś, uwaga? Do nas przybiegły. Jezus Maria, cześć kurna dzieciaki. Że tam nie było tych pastuchów elektrycznych, bo by się zdziwiła ta goła. Przykucnęła jakby pitką do kabla dotknęła, to by miała wesołe wrażenia. No jak krowa językiem mokrym, nie? No ta. Ale ładnie, zobacz. O. A tam co tam, trybuny są? No plaża jakaś, chyba pomost. Ale takie trybuny wysokie były, widziałeś? No było, może tu jakieś zawody są? Zawody, wyścigi na kajakach. Wyścigi na rowerkach wodnych. No to ja też dwóch, ale
Wszystko, wszystko nabuzowane świętą mocą. No to tu już możecie otworzyć kaski i nawpuszczać świętej mocy. Święconego powietrza. Dzień dobry. O kurna, Olek, o kurna. Ta to już była wymodlona. Ta już było modlone. Cześć, ziomuś. Gruby se nawet kupił koszulkę z licheniem. Ta? Ale i serce licheń? O, bułki się pani wysypały. Arka Dom Pielgrzyma, o kurna. Arka Gdynia. Dom Pielgrzyma. Arka Gdynia, Dom Pielgrzyma. Arka Gdynia, Dom Pielgrzyma. Proszę bardzo. Nie ma przejścia. Nie było modlenia, jeszcze nie ma przejścia. Święte ludzie wymodlone to jest, wiesz, pełna kultura. Tu będziemy w prawo skręcać. Już pomodliliśmy się? Już pomodlone, dziękuję. Dom noclegowy turysta. Na turysta. Domki pod Jezusem. Ja bym tak je otworzył. Tu są ładne rzeczy, tu są za tym wałem. No woda jest za wałem. O. O, kanaliki, jeden kanalik. Bardzo tu ładnie. Urokliwie. O. Malowniczo. Tam chcesz pod górkę czy tu? No może tak. A może coś fajnego pod tą górką, dawajcie. No tu jest kanał, nie? Tu są mosty na kanale. Tak fajnie tu sobie, nie? Spływa. Takie piętrze, nie? Ty, a widzicie jaka tu jest fajna trasa w prawo? Nie, ja nie widzę. Nie. Nie, on nie widzi. Ładnie pracuje. Łowita coś? Łowita. A tam na dole babka nawet na rybach siedzi, ty. To widzisz, a co? Tam jest tama właśnie, to do której podjedziemy zaraz. Babka coś złowiła, nie? Babka ma fioletowe włosy i ryby łowi, ty. No. Wszystkiego najlepszego, myszko. Widziałeś? Pod mostem napisał jej. Jak romantycznie. O, nie ma wjazdu tam dalej. A to za? No koniec. Na śluzę się nie da dalej wjechać. Pod górkę możemy tylko na zbyry, ale to nie wiem, czy chcecie. To było to już, tak? Co miało być? To jakby. Jedziemy dalej. Param, pam, 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 pam. Fajnie tu sobie to płynie, tak? O, dużo tej wody jest, ja to lubię wodę taką. Te to takie, to mi się zaraz z Bełchatowem kojarzą. A. Te wiesz, te takie nad drogą powyginane. Tak, tak, te rurociągi różne. Rurociąg. Śmieszne słowo. Ulu się, wyjdzie. No i to nie jedno. No to czyli tu też coś było. Wjazd samochodu na teren ośrodka wiąże się z wniesieniem opłaty za parking. Po przekroczeniu bramy prosimy skierować się do recepcji. Coś tam chrupie. Coś tam chrupie. A ja tu wiesz kiedy przyjechałem? Ja wyjechałem z tamtej drogi kiedyś też tu i pojechałem. Aha. To jakiś tam... Chyba zerwał. Odkleił jakiś ty. O. Zabrał do domu. Może się przejedziemy tam, co? Gdzie? Na tą następną. Przy samej wodzie. Wtedy widać całą tą elektrownię. A nie było tam nikogo? Nie, wtedy tam wędkarze wszędzie siedzieli, a teraz nie było nikogo. Dobra. Widok tu jest dobry. Dobrze tu jest, tak. Zapijemy się, chwilkę popatrzymy i jedziemy dalej. Co wymyśliłeś? Panie reżyserze? Yo, co to jest?
jest takie czarne i szybkie. Luczyn, dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.